Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, jestem na Kidowicach, na naszym serwerze z bratem, ale zobaczcie, powstała jakaś nowa chata. W sensie, mój brat ją musiał zbudować, bo ja totalnie nie miałem na to wpływu i w dodatku on jest na serwerze, więc muszę do niego pójść. Ja w ogóle myślałem, że on jest cały czas chory, ponieważ przecież jeszcze niedawno był chory. No ale dobra, no zobaczymy, zobaczymy co on zbudował i zobaczymy, dlaczego akurat zniszczył, bo to jest w miejscu mojej chaty, którą ja zbudowałem na poprzednim odcinku z Kidowic, więc nie wiem dlaczego jest taka chata, ale dobra, zaraz tam przejdziemy, ale wy pamiętajcie, oglądajcie zawsze do samego końca i subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco i zostawiajcie też łapeczkę w górę. Teraz wszyscy muszą zostawić łapeczkę w górę. My ogólnie dzisiaj, ja myślę, że ja z bratem pójdę na jakąś lekutką przygodę, żeby po prostu wiecie, no tak lekko zaaklimatyzować się na tym świecie, bo my tutaj tak naprawdę jeszcze w ogóle nie zwiedzaliśmy. Ale dobra, wbijam. Halo! Synek, coś ty tutaj zrobił? Co to jest? Co to? Nowa chata, nie? No ale jak nowa chata? No co to jest za chata? No przecież ona wygląda tragicznie. Coś ty tu zrobił? Co to jest? Przecież pięknie wygląda, nie widzisz? No patrz, jak symetrycznie tu, tak? No błagam cię, no przecież to jest drewniana jakaś chata, no co ty kurde, no to twoim zdaniem wygląda dobrze? No. No nie, no jak tak, co ty mówisz, Boże, jak to wygląda, nie, ja się załamię, synek, ja się załamię, dobra, słuchaj, dzisiaj, dobra, niech ci będzie, niech to już zostanie, to niech to będzie twoja taka pierwsza oficjalna chata, zobaczmy ją dookoła, dobra, bo ja tu muszę, Jezus święty, synek, coś ty tu zrobił za okna, co to jest twoim zdaniem, no twoim zdaniem to się prezentuje poważnie, ale tak szczerze. No. No to nie wiem, to chyba mamy inne zdania na temat poważnego prezentowania się miejscowy. No ale dobra, no niech ci będzie, okej. Skoro to jest twoim zdaniem dobra chata, to niech tak zostanie. Słuchaj, dzisiaj biorę cię na wyprawę, biorę cię na solidną wyprawę. Widzowie, jak widzicie, zmieniłem język na polski, ale mam do was pytanie, bo jak widzicie, jest napisane dębowe deski i jest taki mega mały odstęp pomiędzy tymi dębowe a deski. Tam nie ma w ogóle spacji. I widzowie, czy ja coś zrobiłem źle? Czy to Minecraft mnie wali, nie wiem, kurde, no patrzcie co to jest, łupkowy bruk, no. No nie mogę, no nic nie widzę po prostu przez to, taka walona czcionka. Napiszcie w komentarzu jak to zmienić, jeżeli wiecie. A my, synek, szykuj się, synek, na wyprawę. Bo lecimy na wyprawę i to nie będzie wyprawa, która należy do tych łatwych. To będzie ciężka wyprawa. Weź sobie jakieś... Pyk. Nowa siekiera. No ale to co ty, no to co ty diamentowe rzeczy craftujesz? Tu byś sobie buty skraftował, a nie siekierę. No ja nie mogę, ja tu wszystko go muszę nauczyć. No dobra, podkładam do tej skrzyni jakieś sewy. Ty sesnek też podkładaj dużo itemów, bo dzisiaj, oj, wyprawa będzie sroga. Będzie sroga wyprawa. Obyśmy nie zginęli. Dobra, ja odkładam wszystkie jakieś niepotrzebne rzeczy, widzowie. I po prostu... Ja sobie tu nic nie mam. No to jak nic nie masz, to nic nie odkładaj, to wiadomo. Ej, ja w ogóle nie mam totalnie jedzenia, nie? Musimy iść po jedzenie. Dobra, czekaj, bo jest. Trzymaj, coś... mam. Masz. Ej, a dużo masz? No, 27 i dwa chlebki jeszcze. 21? Skąd niby? Skąd aż... Ano, jak budowałem domek, to poszedłem na wyprawę tam. Ja nie mogę, no co za typ. Dobra, on jest bogaty, dobra, chodź, idziemy. Poczekaj, ja tylko sobie jeszcze muszę sprawdzić tutaj, bo nam tutaj na pewno się pourostało. No właśnie, ha! No i tu mamy plony do zebrania, no dobra. Widzowie, a wy pamiętajcie też o tym, żeby wpadać na nasze Instagramy, oczywiście one są w opisie. I wpadajcie też na Instagrama do brata, bo on tam dobija chyba. Ile to może obserwujących na Instagramie jest? 1000? Nie, 1000, no. No to widzowie, wszyscy muszą wbić, żeby były chociaż 2000, bo jak nie ma 2000, to jest wstyd. Dobra, cyk, cyk, tutaj zalepiamy, zalepiamy. Okej, dobra, cyk. I dobra, chodź do góry. Czemu ty nie zbierasz, synek, całej pszenicy? Całej pszenicy, jaka wypada? No co ty, kurde, o, dobra, cyk. Chodź, skraftujemy. To trochę musi zająć się. A, i właśnie, widzowie, perspektywa brata normalnie będzie, tylko teraz jej nie ma przez kilka dni, ponieważ jest jeszcze chory, tam dochodzi do siebie, więc nie byłoby sensu pokazywać wam go, jak jest chory, prawda? To też trzeba to zaznaczyć. Dobra, ja kraftuję chleb i wyruszamy w solidną wyprawę. Będę miał 4 chleba, no to nie jest za dużo, ale słuchaj, jeszcze na naszej wyprawie potrzebujemy jednej bardzo ważnej rzeczy, bo ty nie wiesz, co my dzisiaj robimy, ale dzisiaj zamieniamy się w piratów z Karaibów. Zobacz, co mam. Ha! Za mną. Podbijamy dzisiaj polskie morze. Czekaj, lećmy sobie tu. Czekaj. No. Kurde, fix Kanada. Dobra. Co to jest? Daj, wbijaj. Wbijaj na moją łódź. Jedziemy. Jedziemy, widzowie! Jedziemy w totalnie drugą stronę. Szalona wyprawa z bratem. Dobra, idziemy sprawdzić. Synek, dzisiaj nie poddajemy się, dopóki nie znajdziemy wioski. Ej, właśnie, wypadałoby zapamiętać kordy. No to tak już średnio będzie. No 30 na minus 10. Pamiętaj, synek, 30 na minus 10. To jest nasz point wyprawy. Ja to może napiszę na czacie, wiesz? 30
Na minus 10. Dobra, żebyśmy to tak, wiesz, zapamiętali, bo no może być ciężko. Dobra, a my, widzowie, płyniemy cały czas do przodu. Nieważne, co będzie przed nami, walimy cały czas do przodu, ponieważ musimy znaleźć jakąś wioskę. Ja jeszcze na tym świecie z bratem nie znalazłem ani jednej wioski, co jest po prostu wstydem. Ty, jak byłeś, synek, na wyprawie, to znalazłeś jakąś wiochę, czy nie? Nie, nie znalazłem, ale mi się wydaje, że no, taki świat tam jest tak bardziej kwadratowo, nie? No, bo już nic nie będzie przecież. No, jak tam nic nie będzie? No, tam z przodu nic nie będzie, oczywiście, że coś będzie, no na pewno coś będzie, synek. Pewnie, że coś będzie. Dobra, my, widzowie, płyniemy cały czas do przodu, bo to nie ma co. A wy, widzowie, w ogóle możecie napisać w komentarzu, jak tam wasze, no nie, jeszcze świąteczne prezenty to nie, ale jak tam wasze przygotowania do świąt, czy już choinka w domu stoi, czy ten, bo u nas na przykład jeszcze nie stoi, nie, no to ale to się naprawi, więc spokojnie, widzowie. Płyniemy cały czas do przodu i w ogóle, synek, musimy zrobić jakiś wigilijny odcinek, nie, tutaj jakieś rozdanie prezentów na Wigilię. O, dobry pomysł, ha! No, to by mogło siąść. Dobra, pytanie, gdzie jest, kurde, jakiś ląd? Bo płyniemy przed ciebie już 20 minut i dalej nic nie ma. Szlak mnie trafi, widzowie. Mówiłem, że to nie będzie. Ale no musi coś być, synek, nie może tak być, że nic nie będzie, no. No, come on, na pewno coś będzie, tylko że daleko po prostu i nie chce nam tego, kurde, pokazać. No ja nie wiem, no płynę, nie wiem, może ja muszę jakoś, kurde, skręcić, tylko ja też, wiesz, nie chcę skręcać, bo się zgubimy. Słuchajcie, no, widzowie, no odlecieliśmy już 1000 kratek. 1000 kratek walę cały czas prosto przez wodę i nie znaleźliśmy nic. I dalej mi nie pokazuje, żebyśmy coś w ogóle mogli znaleźć. Dobra, ale spokojnie, widzowie, my się nie poddajemy. To jest długa wyprawa, ale ja nie mówiłem, że ona będzie szybka. Może też w ogóle, synek, wypatruj też pod wodą, czy są jakieś, wiesz, bo czasem pod wodą są jakieś skarby i może by się coś udało fajnego złowić, nie? A delfin za nami leci. Delfin? A to dobrze, bo jak delfin za nami leci, to my dostajemy speeda. To nie wiem, czy wiesz. Znaczy nie, teraz nie dostajemy, ale jakbyś płynął na przykład z... no... kurde, jak to się nazywa? Fix. No, wpław! Jakbyś płynął, to dostajesz speeda wtedy. Więc delfinów nie warto zabijać, dostajesz taką moc delfina, to jest mega fajne. Delfiny to w ogóle są mega inteligentne i pomocne stworzenia. No ale dobra. O! Jest zatopiona łódź! Jest zatopiona łódź, dobra, idziemy to plądrować. To może być niebezpieczne, uważaj, żeby się nie utopić, synek, bo to jest naprawdę ryzykowne, co my teraz zrobimy. Ale trudno, no, wbijamy po prostu zatopioną łódź. Widzowie, no, to jest nasz pierwszy skarb, który znajdujemy w tym odcinku, a mam nadzieję, że nie jedyny. Zatrzym się. Dobra, nie, jeszcze, no nie! A ja mam delfina już, dobra, będę przed tobą. Aha, no tak, bo ty masz ten skarb delfina, no dobra. O kurde, ja też mam, dobra, cyk. Masz coś tam? Fajnego? No, pszenica, to jabłka, węgiel. Ale tu jest powietrze w drzwiach, okej, to jest tutaj, chodź. Dobra, no już trudno, tu szybko, no, dawaj, dalej, tu jest powietrze. A, widzisz, jakie OP. Dobra, nabierz te powietrze i czekaj, ja idę plądrować dalej, czy coś tutaj jest. Chyba na dole coś było. Nie, nic nie ma, dobra. Muszę iść po powietrze. Idę po powietrze, synek! Dobra. No kurde, musimy się zmieniać tym powietrzem, czekaj. Tutaj chyba już nic nie będzie, uważaj, tam lepiej stój w tym powietrzu. O, jest tu jeszcze jedna skrzynka. Trujący ziemniak i papier. Dobra, trujący ziemniak się po coś tam przydawał, tylko nie pamiętam po co. Dobra, dawaj wypływamy, bo tu już nic więcej nie ma. Wypływamy. Dobra, powiem szczerze, że taka lipa trochę, ale tam co jest? O! Dobra, mam na kolejny punkt wyprawy, nie wiem czy widzisz, co jest przed nami tutaj. Ale na dole są tutaj jakieś zakamarki podwodne. Nie wiem, czy my będziemy w stanie tam, wiesz co, wlećmy tam na szybko i zobaczmy, czy jesteśmy w stanie coś tam wziąć, bo ja wiem, że tam jest dużo negatywnych stworów. Czinek. Dobra, ja pójdę pierwszy, czekaj. Pójdę pierwszy. O, czy coś tutaj jest? Kurde, to już bez delfina lecimy. Czekaj. Okej, jest tutaj mob, uważaj, jest negatywny mob. Są negatywne moby, czy jest coś w środku? Jest skrzynka. Ej, nie mogę otworzyć skrzynki. Ej! Co jest? Gra mnie oszukała! Musisz to rozkopać. Co rozkopać? Ej, w ogóle się nie da, ej! Nie wziął mi powietrza, ty, gra się chyba ścięła, serwer się chyba ściął. Ano, mi też. To wypłyń szybko, żebyś nie zginął, wypłyń szybko, żebyś nie zginął, bo się serwer ściął, widzowie. Wypłynąłem. Co się stało? Ej, jak to jest możliwe, że nam się mógł serwer zawiesić? Nie wiem, a ty ruszasz się, czy się nie ruszasz? Ruszam się, ale na przykład nie mogę zjeść, nie? Bo ja właśnie widzę, jakbyś stał w miejscu, co? Dobra, widzowie, czekajcie, musimy to naprawić. Dobra, widzowie, wleźliśmy na serwer jeszcze raz, musiałem wpisać jeszcze raz te koordynaty, żeby nie zapomnieć. I wpływamy jeszcze raz, nie, wywaliło nas po prostu, coś się zawiesiło. Może jakiś błąd szybki serwerka, ale dobra, no nie, zostaw tą skrzynkę! Nie, no wszystko mi wziął! Wszystko mi wziął, dobra, wypływamy, synek, szybko! Nic tam nie było. Szybko, bo to jest tyle mobów! O kurde! I w ogóle łódka, nie, dobra, żyje nasza łódka, dobra. Jestem. Wypłyniesz? Dobra, dawaj, uciekamy stąd od razu, bo tu nie ma co w ogóle. Dobra, dawaj. Ja wsiadam.
Dobra, dawaj, dobra, i teraz tak. Gdzie my musimy płynąć? Poczekaj. Żebyśmy się, kurde, nie zgubili, czekaj. Statek, gdzie był ten statek? Kurde, ale ciemno. Dobra, chyba tutaj gdzieś to było, nie? Prosto walimy. Dobra, nie wiem. Byliśmy na pewno na minus, na zerowej minusowej, dobra, więc tutaj to gdzieś było. Okej, okay. I teraz cały czas lecimy po prostu totalnie, widzowie, prosto tam. Dobra, lecimy, to jest nasza misja, widzowie. Okej, okay. Walimy prosto. Dobra, no to wypadałoby zaśpiewać na jakąś piosenkę, jak tak już dryfujemy na morzu, żeby jakiś klimacik... Śpiewaj. No to morskie opowieści jakieś. Ej, hop, płynę przez morze, jestem sobie tu kapitanem. A każdy, kto jest dookoła, coś se robi stale. Ej, ho, jestem kapitanem, płynę sobie przez morze z bratem. Płyniemy se tu przez morze i zwiedzamy fale. Widzu, za łapkę w górę, bo jesteś dziś dobrym widzem. Nie widzę dalej tu lądu, chyba się zabiję. No nie wiem, no, gdzie jest ląd? Gdzie jest ląd? 1500 kratek od domu jesteśmy, no szanujmy się. No moglibyśmy niby iść pod te podwodne rzeczy, ale my nie mamy potek. O kurde, chłopie, widzisz to, co jest przede mną? O, no. No tylko wiesz, jakie to jest przedzień. Gigaryba. Tylko wiesz, jakie to jest ciężkie? Gigaryba. Nie, my chyba w to nie atakujemy, my widzę, tego nie przejmiemy. Nie, ja nawet tam nie idę. Wiesz, jakie to jest ciężkie? My tego nie jesteśmy nawet w stanie przejąć na tym poziomie, w sensie na takich, wiesz, bez potek. No. A jest tam skrzynka jakaś? No tak, tam jest dużo skrzynek, nie? Ale na pewno tam nie pójdziemy teraz, nie? Bo to chłopie, to by nas zabiło. No widzowie, więc płyniemy dalej. Ej, dobra, widzowie, ja robię cięcie, bo ja nie wiem, ile my tak możemy płynąć. Po prostu płyniemy i robię cięcie. Dobra, widzowie, jak zaraz nie znajdziemy lądu, to my po prostu coś trafi, bo tu już jest... O! Czekaj! Patrz, jest wyspa! Dobra, mamy to! Jezus święty, ile czasu! O, jest dobra! Ja już się bałem, widzowie, że będzie taka mała wysepka, nie? Ja już się bałem, że będzie taka mała wysepka. Ale statek jest. Ale dobra, statek jest gdzie? Tam, na lewo. Jest? Dobra, a. No. A, widzę, no to ładuj się do łódki, będzie szybciej. Już chcę, bo mi kamera ścięła. Wtedy chodź, i dobra. Dobra, dawaj. Cyk, dobra, okej. Okay. Idziemy, widzowie! Podbijamy kolejny statek! No, niestety mamy noc, więc mało tutaj widać, ale spokojnie, damy radę. Dobra, synek, ten, kto pierwszy raz weźmie skrzynkę, wygrywa. Wiadomo, zawartość skrzynki. Uwaga. Co? Pierwszy. Co? No tu i tak nic nie było w sumie. Sam syf, dobra. Ej, ziemniaki weź, dobra, ja wezmę, bo wiesz. Czekaj, bo tu jeszcze jest skrzynka przecież. Czekaj, ja te ziemniaki pozabieram. O, chłopie. Masz coś? Złoto, żelazo, wszystko. No tylko zdąż wypłynąć, bo ta, diamenty. No. A ja jestem, kurde, nie wiem, Andrzej, chodź, ładuj się do łódki. Idziemy na ląd. Widzowie! 10 żelaza, 10 emeraldów i 1 diament. Ej, chopie, patrz co tam jest! To jest kolejna jakaś, kurde, podwodna wyprawa. Czekaj, tylko my to... Czy jesteśmy w stanie przejąć w ogóle? Co to jest, kurde? Co to jest? Ja tego obserwuję. Jest tam skrzynka niby, ale jest tu bardzo dużo mobów. Już co? Poczekaj, chyba podejmiemy próbę. O kurde, nie! To jest ten, co rzuca! Dobra, nie, czekaj, musimy se ulokować się w takiej pozycji tutaj. Dobra, dawaj se tutaj, o w ogóle, bo jest noc, uważaj, bo jest dużo potworów, będzie. O kurde, uważaj, żeby tam nie iść, nie iść tam. Dobra, czekaj, bo tam są potwory, nie widzisz ich? Ale tam jest potworów. Czekaj, bo żelazo zbieram. No dobra, ale to weź też uważaj na takie rzeczy jak potwory, bo tu jest ich pełno. Dobra, czekaj. Ja walę po tą skrzynkę, nie? Ja płynę po nią. Chyba ryzykuję. Ej, dalej ktoś do nas... Co ty robisz w ogóle? Synek, ty jesteś nienormalny. Ej, zginiesz! Zginiesz, jak tak będziesz robić, no. Dobra, płynę też, trudno, dobra. Bo tutaj chodzi o to, że ten typ rzuca w nas tymi motykami, czy co tam jest. I to jest ciężkie, dobra. Wbijam też. Spoko, łuk. A ja sobie idę po skrzynkę. No co jest w skrzynce? Dobra, biorę. Biorę i uciekam! Dobra, jestem! Pomagam! Nie wal się chyba z nimi. Dobra. Bijemy lamusów! Lamusy! Dobra, dawaj, cyk jednego. Pamiętaj, żeby się kierką bić, bo najwięcej zadaje, jeżeli chodzi o takie przedmioty. Uważaj, żebyś nie zginął. Dobra. Cyk. Jeszcze raz, cyk, dobra. Jest gitara. Okej. Okay. Podsumujmy lucik. Ja zebrałem dwie mapy do ukrytego skarbu, tylko nie wiem gdzie one by były. Czekaj, sprawdzę, może są gdzieś blisko. Oj, wątpię. A ta? O Jezus, oj to w ogóle. A nie, czekaj. Dobra, to jest zwykła mapa była. Kurde, ile was tu jest utopców, no. Dobra, nie, chodź, idziemy na ląd. Chodź do naszego statku.
i sprawdzimy w ogóle, czy tutaj gdzieś w okolicach coś jest. Jak nie będzie, widzowie, to będziemy szukać dalej. Ale spokojnie, bo ja mam przeczucie, ja mam takiego nosa, wiecie o co chodzi? Że tutaj coś będzie. Dobra, zostawiam łódkę. Zostawię tutaj łódkę w naszym miejscu. I chodź, idziemy szukać, Jest noc, więc uważaj na potwory, żebyś nie zginął. Jest w ogóle tutaj dużo owiec, wiesz co? Ja sobie te owce ogolę, żeby mieć wełnę. Chodź za mną. Idziesz za mną cały czas? Tak. Cyk, dobra, dobra, dawaj, idziemy cały czas do przodu, i szukamy widzowie wioski, musi tutaj być, albo jakieś, nie wiem, jakieś nowe miejsce, coś nowego, bo no ja nie mogę, mam mamilia, no ile można, przecież tutaj nic totalnie dookoła nie ma. Dobra, czekaj, o tu jest, czekaj, tego, te owce jeszcze, cyk, dobra, dla mnie się wełna przyda, widzowie, bo my też z wełny będziemy mogli później sobie coś zbudować, nie, skoro to nie jest takie nasze miejsce główne, patrzcie, jest zima w ogóle, to jest biom zimowy, Boże, ja nienawidzę tego biomu, o, to jest najbardziej depresyjny chyba biom na świecie. Dobra, dawaj, musisz szybko nadgonić ze mną tempo, bo ty jesteś daleko, synek, jesteś daleko. Gdzie ty jesteś w ogóle, hopie! Weź się rusz, człowieku. Dobra, dawaj. Okej, tutaj sobie wskoczymy, cyk, widzowie, cyk. Tu jest koń! Konia mamy! Ej, można by było oswoić konia, tylko że jak my z nim przepłyniemy? O Jezus, dobra, nie mam pomysłu. Musielibyśmy chyba jakąś tratwę zbudować, no nie, nie damy rady. Czekaj, tu jest bardzo dużo dyni. Ej, dynie sobie wezmę, bo dynie nam się przydadzą, wiesz co, do po prostu ładnego wyglądu naszej bazy. Poczekaj, dynie pozabieram, taki wiesz, klimacik będzie ładny, cyk, biorę, cyk, dynia. Okej, creeperek, dobra, nie ma problemu, załatwię cię, cyk. Uwaga, oj! No kurde, synek, to było ryzykowne. Było naprawdę ryzykowne. Tylko kilka weź tych dyń, nie bierzesz tyle, wiesz? Tylko kilka. No, okej. Okay. Tam się coś świeci. Czekaj, to może być lawa, a może to być na przykład skarb jakiś. Oho! Dobra, jednak lawa, okej, nie idziemy tam. Halo! Czy naprawdę tu nigdzie nie ma wioski? I w ogóle ja mam wrażenie, że na tych nowych wersjach Minecrafta, widzowie, jest totalnie ciężej znaleźć wioskę, naprawdę. Ja mam wrażenie, że wiosek w ogóle totalnie nie ma. To jest taki problem. Kiedyś, na przykład, na starszych wersjach mam wrażenie, że wszędzie była wioska, a teraz to w ogóle nie ma tutaj wiosek. To jest najnowsza wersja Minecrafta. Uważaj, żeby tu nie zginąć, bo jest dużo mobów. Idziesz za mną cały czas? Tak. No uważaj, bo będą strzelać w nas. Czekaj, ja sobie zejdę tutaj na dół. Dobra, idziemy cały czas do przodu, dawaj. Może jeszcze tutaj coś znajdziemy. Zabijaj sobie jakieś moby, jakieś to dają jedzenie przy okazji, jak będziesz tutaj jakieś widział. Żeby po prostu, wiesz, o, dobra, cyk. Żeby wiesz, żebyśmy tu mieli dużo jedzenia, bo my tutaj raczej już nie przyjdziemy. W sensie może kiedyś tu przyjdziemy, ale to jest taka wyprawa w jedną stronę. My w ogóle poszliśmy teraz 3000 kratek, więc widzowie, moglibyście też napisać w komentarzu, czy byście chcieli, że taki odcinek, że idziemy prosto przez ciebie przez 3 godziny, dojdziemy na jakieś, nie wiem, 10-tysięczną kratkę, czy tam 20-tysięczną, 30-tysięczną i po prostu zobaczymy, co tam będzie, nie? Bo to może być naprawdę mega mocny odcinek i mega fajnie by się go nagrywało. Ej, dobra, ja ci powiem, że tutaj totalnie nic nie widzę, nie? Ja nie wiem, czekaj, wejdę na jakieś drzewo, dobra, cyk, żeby zobaczyć z góry. Nie, no nie gadaj, że tam jest znowu morze! No nie! No to jest jakiś żart po prostu, ty. Znowu mamy morze przed sobą. Dobra, pozabijajmy jak najwięcej kurczaków, jakie tutaj są. Po prostu czekaj, wszystkie. Czekaj, gdzie ty weszłeś, bo ja cię nie widzę. I cały czas do przodu. Cały czas jak szliśmy, to cały czas w tym samym kierunku. Ja się cofnę może trochę. Ja się postaram ciebie znaleźć. Cały czas. Widzisz mnie już? Czekaj, gdzie ty jesteś, kurde. Jak ty się mogłeś zgubić? No powiedz mi to. Jak ty się mogłeś zgubić? W las. O, dobra, widzę morze. Widzisz morze? No tak jak widzisz morze, to jest git, to idź do tego morza, idź na tą plażę z piasku, widzisz tą plażę z piasku? Tak. No to dawaj na nią. Kurde, czemu nie mogę sprintować? O, dobra. Dawaj na tą plażę z piasku, no ja w to nie uwierzę, tutaj nic nie ma. O, jesteś, dobra, elo. Idziemy tam, podbijamy tamtą stronę. Jak my tutaj, widzowie, nic nie znajdziemy, po takiej wyprawie 3000 kratek od naszej bazy, to już jest po prostu niefart. To nawet nie jest niefart, to jest po prostu jakaś karamba fix, nie? To się już nie dlatego określić słowami. Moglibyśmy niby, widzowie, pozbierać kwiatki, ale no po co nam te kwiatki w domku, prawda? To jest taka bezsensowna chyba sprawa. Czekaj, tutaj pusto. No ja nie wiem, widzowie, no ja po prostu dostaję depresję, słuchajcie. Nie, robimy tak. Zostawcie po tym... O, żółwia mamy, patrz! Żółw! Ty! Da się wziąć żółwia? Nie. A coś wypada z niego? Ta żółwia skorupa, nie? To jest dobre. Dawaj, dodaj to. Kurde, nic nie wypadło oprócz ekspa, ale hała. Dobra. A tam masz jeszcze inne. Nie, no to już zostawmy może te żółwie w spokoju, niech one sobie w spokoju żyją. A wy widzowie, słuchajcie, subskrybujcie na nasz kanał, ponieważ no lecimy do 100 koła. Ja ten odcinek kończę, ale słuchajcie, jeżeli będzie mega dużo łap w górę, robimy wyprawę na 3 godziny ciągłego iścia przed siebie i zobaczymy, co tam znajdziemy. Ile wiosek, ile rzeczy, tylko do tego by się przydała elytra. Ale dobra, może ogarniemy elytrę do tamtego czasu i po prostu zrobimy taką wyprawę. My wam dziękujemy, subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Oh.